Cześć, moi drodzy, witajcie w kolejnym filmie. Tym razem zapraszam Was na recenzję zestawu transmitterów sieciowych od firmy TP-Link o dokładnym modelu TL-WPA2220KIT. Zapraszam Was na film. Na sam początek, słuchajcie, zajmiemy się tematem, co to w ogóle jest transmitter sieciowy. Otóż, jak widzicie, mam tu przed sobą dwa transmitterki dostępne w zestawie. Akurat te dwa są dostępne jako zestaw. Można je nabyć też oddzielnie, aby w przyszłości chociażby powiększyć tą swoją sieć o kilka dodatkowych właśnie transmitterów, żeby zwiększyć zasięg wysyłanego sygnału. Otóż właśnie, co to jest transmitter i do czego służy? Transmitery sieciowe służą do przesyłania sygnału internetowego, sygnału w sieci internetowej za pomocą kabli energetycznych, za pomocą instalacji energetycznej elektrycznej. Jak to się dzieje? Wpinamy taki transmitter do gniazdka elektrycznego, łączymy go z routerem, następnie drugi transmitter w innym pomieszczeniu podpinamy do gniazdka elektrycznego i łączymy go z odbiornikiem internetu. Czy to będzie smart TV, czy to komputer stacjonarny, czy laptop, łączymy je przewodowo albo bezprzewodowo w zależności od rodzaju transmittera. Warunkiem prawidłowej pracy całego tego zestawu jest to, że wszystkie te transmittery muszą być połączone ze sobą jedną fazą, tak? Czyli wszystkie te gniazdka, do których są one podłączone, muszą pracować w jednej fazie. Jest to jeden warunek poprawnej pracy. Producent zaznaczył, że takie właśnie działanie jest spowodowane tym, iż jest to dodatkową ochroną przed tym, żeby osoby trzecie nie mogły korzystać z naszego internetu w takim właśnie przypadku, gdy wykorzystujemy do przesyłania internetu transmittery sieciowe. Tak wygląda właśnie działanie transmitterów sieciowych, jeżeli o to chodzi. Ok, a teraz przyjrzymy się tym dwóm transmitterom, które są dostępne w sprzedaży jako zestaw. Jest to, jak już wspominałem na wstępie, dokładny model TL-WPA2220KIT, oznaczony jako zestaw. Te możecie kupić osobno, natomiast ja po prostu dostałem do testów właśnie w takim zestawie. Dlaczego jest to w zestawie? Z prostego powodu. Aby to działało, aby to prawidłowo działało, potrzebne są nam dwa takie transmitterki. Akurat zestaw jest taki, że one się różnią nieco wyglądem, ale działa to na tej zasadzie, że jedno urządzenie, dokładnie to wpinamy do routera, a to służy jako odbiornik, jako transmitter sieciowy odbierający sygnał i do tego może podłączyć urządzenia przewodowo lub bezprzewodowo, ale o tym będzie za chwilę. Jak już mówiłem wcześniej, możemy ten zestaw tych dwóch transmitterków rozbudować o następne, kupując taki transmitterek jeden pakowany już oddzielnie, dostępny w sprzedaży jako osobny produkt. Wtedy łączymy te transmitterki, możemy rozszerzać sygnał o kolejne właśnie transmittery. Dobra, zajmiemy się najpierw tym transmitterem. TP-Link 200 megabitów na sekundę. Taki dość niewielki, jeszcze zafoliowany transmitter w kolorze białym, jak widzicie, błyszczący plastik, na którym zostają niestety jakieś tam mazy, gdy przejedziemy palcem po tym, odciski również też zostają, ale jako że jest to na białym tle, nie rzuca się właśnie tak bardzo w oczy. Jest to oczywiście zastosowana tutaj wtyczka europejska, dostępne są one również w innych wtyczkach, tak, z innymi wtyczkami, w zależności od regionu właśnie sprzedaży. Ten pierwszy transmitterek jest dosyć niewielki. Zaraz sobie zmierzymy dokładne wymiary, jakie on posiada. I słuchajcie, dokładne wymiary tego transmittera to 5,2 cm na
6,7 cm. No i tutaj liczymy dwie wartości jako 2,5 cm, a razem ze wtyczką mamy dokładnie 6,5 cm. Jest to informacja istotna w tym przypadku, jeżeli macie ograniczone miejsce montażu takiego transmitterka, macie jakieś gniazdo we wnęce albo coś w tym stylu. Ta informacja może być dla Was przydatna, dlatego zmierzyłem właśnie wymiary tego urządzenia. No i słuchajcie, omówimy sobie to, co znajduje się na obudowie takiego transmittera. Mamy oczywiście logo TP-Link w lewym górnym rogu, błyszczące srebrny nadruk. Poniżej mamy trzy diody, które informują nas po kolei. Pierwsza dioda informuje nas o stanie działania urządzenia. Jeżeli świeci ona na zielono, informuje nas o tym, że urządzenie posiada zasilanie i jest uruchomione. Kolejna dioda jest to dioda informująca o aktualnie działającym trybie extender, tak? Czyli transmisji przez sieć energetyczną, transmisji sygnału. I trzecia dioda informuje nas o aktualnie działającym złączu Ethernet, tak? Czyli o tym. Jeżeli coś jest podłączone do tego gniazda, ta dioda po prostu będzie nam migać. I poniżej mamy przycisk PER służący i właśnie, i tu jest bardzo ważna informacja istotna. Otóż przycisk PER służy do tego, aby połączyć kilka transmitterów i zabezpieczyć je w ten sposób, by inne osoby nie mogły po prostu dołączyć się nowego transmittera i korzystać z naszej sieci. Bardzo przydatna ta rzecz. Stanowi ona dodatkową po prostu ochronę naszej sieci. I z tej strony, słuchajcie, mamy gniazdo RJ45, czyli Ethernet, przez które podpinamy właśnie router. Z tej strony mamy całą naklejkę ze wszystkimi tymi informacjami. Oczywiście też mamy certyfikaty różne wymienione i symbole, numery seryjne, adres MAC i hasło. No, oczywiście dokładny model, to już pominę tą informację. Z tej strony, słuchajcie, mamy z pewnością, jest to kratka, która stanowi miejsce przelotu powietrza, także w celu chłodzenia tych podzespołów zawartych po prostu w obudowie. Z tej strony jest również takie coś zastosowane. No i poza tym na tym transmitterze nic nie znajdziemy. Teraz zobaczymy drugi transmitter. Jest on nieco większy. Na sam początek już podam Wam dokładne wymiary. Szerokość to 5,5 cm. Długość 9,5 cm. Ten wymiar 4 cm, no i razem ze wtyczką mamy centymetrów 7,5 cm. To jeżeli chodzi o wymiary. A co znajduje się na obudowie? Jak widzicie, obudowa jest nieco większa. Jeżeli chodzi o wysokość i szerokość również. No, możemy porównać, że widać to widać to gołym okiem. No i co znajduje się na takim transmitterze? TP-Link logo w kolorze srebrnym błyszczącym, poniżej AV200 Wi-Fi i po prawej stronie mamy coś w stylu belki, taki z diodami, taki słupek pionowy. Poszczególne diody informują nas od góry, zacznijmy. Dioda pierwsza informuje nas o zasilaniu urządzenia, o tym, że ono działa. Kolejna dioda jest to podobna do tej, którą wcześniej omawiałem. Jest to dioda, która informuje nas o aktualnym działaniu trybu extender, tak? Czyli trybu transmisji sygnału przez sieć energetyczną. Kolejna dioda informuje nas o aktualnie wykorzystywanych gniazdach Ethernet, gniazdach RJ45. Ta dioda będzie migać wtedy, gdy będą wykorzystywane te właśnie gniazda. No i ostatnia jest to dioda informująca o aktualnie działającym trybie Wi-Fi. Jako że ten transmitter jest wyposażony w Wi-Fi,
może służyć jako wzmacniacz sygnału, czyli jeżeli kupujemy tylko to jedno urządzenie bez zestawu, to jedno osobno kupujemy urządzenie, może ono służyć jako wzmacniacz sygnału. Wtedy podpinamy po prostu to urządzenie do gniazdka w innym pomieszczeniu, parujemy z naszym routerem i mamy wzmocniony sygnał przez to urządzenie. Natomiast może ono również służyć jako część zestawu naszych transmitterów, tak jak właśnie pokazuję właśnie Wam w tym zestawie. I dlatego właśnie jest zastosowana ta dioda. Wi-Fi również tutaj służy w tym przypadku, gdy mamy podłączone te dwa urządzenia jako transmitery sieciowe, tak, czyli mamy przeprowadzony sygnał od tego do tego przez kabel elektryczny. Możemy uruchomić Wi-Fi i podłączyć do tego urządzenia dodatkowo laptopa czy smartfona, korzystając z technologii bezprzewodowej. Również oczywiście te dwa gniazda, o których zaraz powiem, można podłączyć bezprzewodowo, ale właśnie wielkim plusem tego zestawu konkretnie jest to, że możemy korzystać z tego Powerline Extendera właśnie również bezprzewodowo. Także jeżeli chcemy, możemy podłączać komputer stacjonarny przewodowo albo laptopa i korzystać właśnie dzięki internetowi z gniazdka tak zwanego, również bezprzewodowo. To jeżeli chodzi o pierwszą stronę. Tutaj natomiast mamy kilka właśnie innych elementów. Pierwsze dwa no to są oczywiście gniazda RJ45, gniazda Ethernet służące temu, by podłączyć przewodowo odbiorniki naszego sygnału internetowego. Obok mamy przycisk PER służący właśnie do tego, o czym mówiłem w przypadku tamtego, czyli możemy te dwa przykładowo naciskając tu i tu PER połączyć tak, aby one działały tylko te dwa konkretne i żeby inne nie mogły połączyć się po prostu z tymi transmitterami. No i tu mamy taką dziurę, w której mamy ukryty dość mały taki przycisk służący do resetowania, tak, czyli do przywracania ustawień fabrycznych urządzenia. Możemy w prosty sposób te urządzenia usunąć właśnie korzystając z tego przycisku. No i słuchajcie, tu mamy wlot powietrza, tak, z jednej, z drugiej strony, aby to wszystko ochłodzić, te wszystkie elementy. No i wtyczka europejska. Tak to wygląda, tak to się prezentuje. Jak już wspominałem, w unboxingu, w rozpakowaniu tego urządzenia w zestawie mamy oprócz tych dwóch transmitterów, jeżeli kupujemy w zestawie te urządzenia, mamy dwa kable sieciowe załączone, ale to już o tym omawiałem w rozpakowaniu, także nie będę już o tym nic tutaj wspominał. Dobrze, słuchajcie, teraz pokażę Wam, jak wygląda prawidłowe połączenie tych routerów i potem przejdziemy sobie do kolejnych testów. Ok, teraz zajmiemy się podłączeniem transmitterów do routera. Jak widzicie, tutaj przede mną jest listwa, tak? W instrukcji jest napisane, że nie powinno się korzystać z listwy w przypadku korzystania z transmitterów, tylko i wyłącznie podłączyć bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Aczkolwiek na potrzeby właśnie tych testów nie mam innej możliwości, żeby korzystać z gniazdka, dlatego podłączyłem tę listwę. Aczkolwiek dla Was jest taka informacja, że transmittery działają poprawnie wtedy, gdy jest bezpośrednio są one wpięte właśnie do gniazdek elektrycznych. Dobra. W tym wypadku wepnę sobie transmitter do listwy. Ten transmitter na razie idzie na bok, jest on niepotrzebny. Zajmiemy się tym na razie transmitterkiem. Wpinamy do gniazdka. Ok, mamy wpięty i zobaczcie, jak zachowują się diody w międzyczasie. To jest moment, w którym urządzenie zostaje przygotowane do pracy. Pierwsza informuje nas o działaniu urządzenia, druga o przesyłaniu sygnału. I ok, teraz podłączamy sobie dołączonym do zestawu kablem RJ45, łączymy transmitter ten z routerem. Router również od firmy TP-Link. I wpinamy w routerze któreś dowolne
Gniazdo. No nie będzie jedynka. Akurat tutaj mam wszystkie wolne. Wpinamy do jedynki. Tu sobie jakoś uporządkuję ten kabel. I słuchajcie, jeżeli chodzi o ten router, to wszystko, co musimy wykonać. W tym momencie mamy wpięty kabel, diody. Świecą dwie, jedna na górze, druga na dole, środkowa, informująca o przesyłaniu sygnału. Na razie nie świeci, gdyż nie ma w tym momencie odbiornika. I to jest po prostu cały proces konfiguracji transmitera z routerem. Mamy połączone przewodowo. I słuchajcie, teraz sobie przejdziemy do innego pomieszczenia, w którym mamy tą samą fazę w gniazdku i pokażę Wam, jak prawidłowo połączyć drugi transmitter, aby korzystać z transmitterów sieciowych w pełni. Ok, słuchajcie, teraz jesteśmy w drugim pomieszczeniu. Wepnę drugi transmitter do gniazdka i zobaczcie, jak zachowują się w tym momencie diody, tak? Mamy informację o zasilaniu i o działaniu w trybie Powerline Extender. Słuchajcie, te transmittery od TP-Linka działają na zasadzie plug and play, czyli bez dodatkowych jakichś niepotrzebnych konfiguracji możemy szybko sparować je pomiędzy sobą. W tym momencie ten transmitter komunikuje się z tym podłączonym obok routera i na tej zasadzie one łączą się ze sobą i można bez problemu, można szybko pracować. I każdy następny wpięty do gniazdka łączy się z tymi dwoma, potem czwarty łączy się z trzema, piąty z czterema i tak dalej. Na tej zasadzie, na zasadzie plug and play w szybki sposób możemy je połączyć. No i teraz przydatną funkcją jest przycisk do ochrony naszej sieci, przycisk PER, który teraz mogę wcisnąć. O! I w tym momencie pozostałe transmitery, chociażbyśmy je wpinali gdzieś obok do gniazdek, nie będą mogły się skomunikować z tym transmitterem i naciśnieniem przycisku PER na drugim z tamtym również nie będą się mogły skomunikować. To jest taka, jak już mówiłem, dodatkowa ochrona. I w tym momencie, słuchajcie, możemy korzystać z internetu bezprzewodowo oraz możemy podłączyć także kablem. Można podłączyć kablem, na przykład laptopa czy komputer stacjonarny i będziemy mieć bez problemu internet. Teraz przejdziemy sobie do komputera i Wam to pokażę, jak wygląda po podłączeniu bezprzewodowo. No i słuchajcie, teraz jesteśmy na zewnątrz, żeby nikt nie zarzucił tutaj, że oszukuje czy coś robi niewłaściwie. Jesteśmy, słuchajcie, na zewnątrz. Mamy wpięty transmitter do zasilania, włączymy sobie listwę i słuchajcie, mamy taki sam proces jak przed chwilą. Mamy diody świecące się. Jesteśmy na zewnątrz. I teraz Wam pokażę, jak radzi sobie ten transmitter z przesłaniem tego sygnału z pomieszczenia oddalonego dobre kilka metrów pomiędzy sobą, jakie to połączenie jest i jak wygląda właśnie łączenie bezprzewodowe z laptopem, pomiędzy laptopem a tym właśnie transmitterem. Mamy połączone zasilanie, włączone diody świecą się, pierwsza od zasilania, druga od działania w trybie Powerline Extender, czyli prawidłowo drugi transmitter został prawidłowo wykryty. I w tym momencie one są dwa połączone. No i słuchajcie, mamy laptopa, tak? Przejdziemy tutaj do zakładki sieci bezprzewodowych i zobaczcie, mamy wykryty transmitter jako TP-Link BE091E. Siłę sygnału mamy pełną. Wybieramy sobie tą sieć, a połącz automatycznie i połącz. Wy w tym przypadku będziecie jeszcze mieli okienko, gdzie wprowadzicie kod, password, tak? Hasło, które jest na obudowie tego właśnie transmitterka. Wtedy będziecie mieć zachowane to hasło w systemie i bez problemu Wam się to połączy. Ok, zobaczcie, mamy połączoną sieć, mamy ikonkę tutaj ze wszystkimi kreskami, czyli wszystko działa prawidłowo. Internet został wykryty, nie ma tu żadnego wykrzyknika. Zobaczcie sobie. Wszystko jest tak, jak powinno.
Teraz sobie przejdziemy do stronki Speed Test i zobaczymy, i Ping Test, i zobaczymy, jakie tam wartości odczytamy. Ok, jak widzicie, nagrałem w tym momencie z pulpitu, dlatego że aparatem wszystko się po prostu od matrycy odbijało i było nieczytelne, dlatego lepiej będzie widać, jak właśnie nagram to wszystko z pulpitu. Zobaczcie, mamy podłączony internet, tu jak wspominałem wcześniej, TP-Link BE091E połączono. Teraz przejdziemy sobie do Chroma, do przeglądarki i wejdziemy na stronkę Speed Test. I zobaczcie, zobaczymy właśnie, jakie wyniki tam otrzymamy, jeżeli chodzi o prędkość internetu. Wspomnę tylko, że posiadam internet z Neostrady do 20 megabitów. Zazwyczaj jest to około 16, a wysyłanie waha się w granicach 0,8-0,9. No i dobra, Begin Test, on znajdzie sobie w tym momencie najbliższy serwer w okolicy. Ok, mamy pomiar, zobaczymy, ile pingu nam tutaj na tej stronce obliczy. ms. I zobaczymy teraz download speed. 2,05, natomiast upload. O, 0,8. I teraz słuchajcie sobie, wykonamy jeszcze raz ten test z nowym serwerem. Wybiorę inny serwer, bliższy. No, może ten. I zobaczymy, tutaj jeszcze jeden właśnie pomiar wykonamy. ms. download speed 3,57, około 3,57 megabita na sekundę. No i upload. ...0,52 megabita na sekundę. Ok, dla porównania jeszcze inny serwer. Mielec, nie będzie Mielec. I zobaczymy teraz, jakie właśnie wartości otrzymamy na tym właśnie serwerze. I wtedy proszę po prostu na tych trzech wynikach porównać. Sumować te wartości i określić średnią. 110 ms, download 5,54. No i upload, zaraz zobaczymy. ...0,9. I słuchajcie, tak właśnie transmitter działa, mamy 110 ms pingu, download speed 5,54 megabita, upload speed 0,89, za 0,90 możemy przyjąć. Tak się mają te wyniki, czyli jakieś 10 megabitów pobieranie jest mniejsze, korzystając właśnie z tego transmitera. Teraz przejdziemy do ping test .net i zobaczymy jakość naszego połączenia. Begin test. No i zobaczcie, mamy 0% pakietów utraconych. 51 ms pingu. Tak się ma ten wynik. Czyli całkiem dobrze, 51 ms pingu, 1 ms odbioru i
Nowy serwer sobie wybierzemy i jeszcze wykonamy drugi pomiar. I zobaczcie, mamy 0% pakietów utraconych i 52 milisekundy pingu i 4 milisekundy pakiet powrotny, tak? Dobra. Tak się ma ping test, tak się ma jakość tego połączenia i teraz sobie na koniec zobaczymy takie bardziej pod innym kątem, pod kątem ładowania stron, szybkość tego internetu. Zobaczcie, strona Onet załadowała się niemalże błyskawicznie. Zobaczymy stronę Interi. No i już po chwili mamy stronę załadowaną i również chociażby wejdziemy sobie na YouTube'a, tak? I zobaczymy, jak się ten internet ładuje. Zobaczcie, całkiem działa to sprawnie, całkiem fajnie. Także myślę, że po tych testach przejdziemy sobie już do podsumowania. No okej, okay, słuchajcie, na zakończenie takie małe podsumowanie recenzji dzisiejszych testów. Cóż mogę powiedzieć o tych transmitterach? Nie, jest to bardzo fajne urządzenie, do czego ono służy już wspominałem na początku, także nie będę się powtarzał. Natomiast mamy ten produkt TLWPA2220 kit zawarty jako zestaw, tak? Czyli taki podstawowy zestaw do prawidłowej pracy tych urządzeń. Później możemy oczywiście dokupować kolejne transmitery, łączyć je i dzięki temu rozbudowywać naszą sieć, poszerzać jej zasięg. Jest to bardzo fajna rzecz dla tych osób, które chociażby mieszkają w takim dużym domu i zasięg z routera nie jest satysfakcjonujący. W takim wypadku możemy wykorzystać takie transmitterki, żeby ten zasięg przesłać dalej i odbierać je w innych pomieszczeniach, czy to na piętrze, gdy na parterze mamy router, czy też odwrotnie. Czy chociażby korzystać z tego internetu gdzieś w ogrodzie, gdzieś na zewnątrz. Mieć po prostu rozbudowany ten sygnał. Ten akurat model AV200 jest według mnie lepszy od innych, gdyż posiada Wi-Fi, tak? Dzięki temu możemy łączyć się z urządzeniami bezprzewodowo. Mamy podłączony jeden transmitter do routera, na zewnątrz na przykład domu mamy drugi transmitter wpięty do gniazdka i bezprzewodowo możemy laptopa czy smartfona połączyć z tym routerem. Możemy też połączyć oczywiście przewodowo, jak już wspominałem, komputer na przykład stacjonarny w innym pomieszczeniu z tym transmitterem. No jeżeli chodzi o szybkość tego internetu, widzieliście to na tych pomiarach, które przed chwilą wykonywałem. Dla mnie jest ten wynik jest bardzo satysfakcjonujący. Za taką cenę takie produkty, no to jest po prostu bajka. Takie coś jest w ogóle jakiś czas temu jeszcze w ogóle nie było do pomyślenia, żeby coś takiego istniało. W tym momencie producent mile mnie zaskoczył tymi swoimi właśnie produktami, tymi transmitterami. Jest to bardzo fajna rzecz. I co tu jeszcze mogę powiedzieć? Wielki plus w stronę tych transmitterów, dlatego że możemy co chwila je rozbudowywać, tak? Nie ma czegoś takiego, że kupimy jeden zestaw i on działa tylko jako ten zestaw, tylko po prostu możemy dokupywać kolejne elementy i tą sieć rozbudowywać. Możemy też ją zabezpieczać przed niechcianymi osobami. No bo
chociażby taki sąsiad mógłby sobie kupić taki transmitter, podpiąć i korzystać, połączyć się z naszymi, korzystać z naszego internetu. Dzięki funkcji wbudowanej właśnie w te transmittery tego po prostu nie ma. Także jest to bardzo fajna sprawa. No i tak na koniec, bo mogę naprawdę polecić te urządzenia, bardzo, bardzo fajne. Są, myślę, znacznie lepsze od takich zwykłych wzmacniaczy Wi-Fi. Jak już wspominałem, ten transmitter może pracować jako transmitter, ale również jako wzmacniacz, tak? Bez tego elementu wpinanego do routera, ten element działa jedynie jako wzmacniacz. I jest to bardzo, bardzo fajna sprawa, gdyż możemy korzystać właśnie z internetu poprzez gniazdko elektryczne, jak również wzmacniać nasz sygnał Wi-Fi, który już mamy rozpowszechniony w domu. Ale słuchajcie, moi drodzy, jeżeli macie jakieś pytania, chętnie odpowiem na nie. Piszcie w komentarzu wszystko, co Was nurtuje. Oceniajcie, subskrybujcie. Zapraszam Was na stronę oficjalną, gdzie zamieszczę zdjęcia i jakiś tam opis. Link do strony oficjalnej będzie zawarty w opisie. Zapraszam Was również na mojego Facebooka i na Facebooka firmy TP-Link. Wszystkie linki będą dostępne w opisie. Ja się z Wami na tę chwilę żegnam. Do następnego razu. Cześć.